Aleksandra w programie Rolnik szuka żony próbowała zdobyć serce Stanisława, ale rolnik ostatecznie nie wybrał żadnej ze swoich kandydatek. Niedawno Aleksandra urodziła dziecko. Zdradziła, jak odzyskała formę po ciąży. Aleksandra z programu Rolnik szuka żony była jedną z kandydatek Stanisława Pytlarza. O serce rolnika konkurowała z Teresą i Roxaną. Finalnie wszystkie panie zostały odesłane z kwitkiem, a rolnik zyskał miano najbardziej niezdecydowanego uczestnika wszystkich edycji. Po zakończeniu show Aleksandra szczęśliwie się zakochała i założyła rodzinę. W 2022 roku została mamą Wiktora. Uczestniczka show TVP1 znalazła chwilę na rozmowę z fanami i wyjawiła, jak odzyskała formę po ciąży. Rolnik szuka żony. Aleksandra o odzyskaniu formy sprzed ciąży. Czekam na moje upragnione 65 kg. Aleksandra z programu Rolnik szuka żony w 2021 roku ogłosiła, że jest w szczęśliwym związku i pochwaliła się partnerem. Dziękuję, że dane było mi Cię poznać. Rok 2022 będzie jeszcze lepszy, napisała na Instagramie i udostępniła zdjęcie ze wspólnego Sylwestra. Te słowa okazały się prorocze. W 2022 roku para doczekała się syna, Wiktora. W rozmowie z fanami Aleksandra wyznała, ile przybrała na wadze w ciąży i jak wygląda jej obecna waga. Jak się okazuje, schudła już 15 kg. Szybki powrót do formy zawdzięcza aktywnemu trybowi życia, który wiodła przed ciążą. Dobre nawyki zaowocowały i organizm szybko się zregenerował i zaczął spalanie na pełnych obrotach. Aleksandra przyznała, że od jakiegoś czasu więcej się rusza i ograniczyła spożycie węgli. W rozmowie z fanką zdradziła, że ma 174 cm wzrostu. Mimo wszystko rozeszło się równo po całym ciele, więc za to byłam mega wdzięczna. Rolnik szuka żony. Stanisław zakochał się po programie. Co dziś u niego słychać? Stanisław z programu Rolnik szuka żony także ułożył sobie życie o zakończeniu programu. W 2021 roku pochwalił się ukochaną w sieci. Pewnego dnia spotyka się osobę, dzięki której rozumiemy, dlaczego nie wychodziło nam wcześniej. Niby słyszałem to wcześniej, ale zrozumiałem niedawno, napisał na Instagramie. Co dziś u niego słychać? Rolnik nie jest aktywny w mediach społecznościowych, więc niewiele wiadomo. Jak się okazuje, z jego konta na Instagramie zniknęło też zdjęcie z ukochaną. Wygląda na to, że Stanisław znowu jest singlem.